Podczas naszego pobytu na Wyspach Kanaryjskich Paweł zabrał nas na jedną z piękniejszych plaż na wyspie. Cała opowieść z Teneryfy właśnie wyświetla się w prawym górnym rogu. A odnośnie plaży, no cóż, zobaczcie sami. Co robimy teraz, Bernie? Teraz idziemy na mały trekking do La Caleta. Idziemy na dziką plażę. Nudystów. Tak, plażę Pochwal nudystów. Się. Dziką plażę nudystów, więc nie wiem, czy się rozbierzemy się. Nie wiem, zobaczymy. Tak, ogólnie tu jest pustynia, jest gorąco, kilka palm, a tak to Sahara. Plaża była na uboczu, więc i droga nie mogła być łatwa, ale za to z fantastycznymi widokami. Idziemy sobie takim szlakiem z widokiem na ocean. Prawdziwie pustynny klimat. Zawsze chciałem iść na plażę nudystów, ale w Polsce mało jest takich plaż. A tutaj mam okazję, mam szansę, to trzeba spróbować. Trochę jest... musisz przejść, żeby tą plażę zobaczyć. No właśnie, takie plaże nie są zazwyczaj ogólnie dostępne, tylko trzeba właśnie troszeczkę przejść gdzieś z boku jakimiś różnymi dziwnymi dróżkami, tak jak my teraz, no i tam się dostać. A jak będzie, to sam jestem ciekawy. O, tutaj kaktusy, tutaj droga kamieniami w dół. Momentami było stromo i trzeba było uważać, żeby nie skręcić sobie nogi. Tym bardziej myśleliśmy, że plaża będzie pusta, bo komu chciałoby się iść taki kawał drogi? Po drodze utwierdzaliśmy tylko swoje przekonanie, że Teneryfa to przepiękna wyspa. No to tak się mniej więcej idzie na dół. Cała kwintesencja Teneryfy pokazana. Skałki. I takie widoczki piękne. Czy to nie jest piękne miejsce? Jak zupełnie osobny kontynent. Jest wszystko. Jest zielono, są skały, są plaże piaszczyste, kamieniste. Jest wszystko. Sztos. Oto ona. Plaża nudystów. Bernie jeszcze nie doszła, a już się cieszyła, bo ktoś na plaży jednak był. A tak wygląda to z góry. Słuchajcie, jest mały update. Okazało się, że na plaży nudystów jest więcej mężczyzn niż kobiet. Is it bad? Także dotarliśmy, jesteśmy tu, finally. She was in love with a boy. Witam serdecznie tutaj. Mamy plażę Diego de las Hernandez i tu największe imprezy, najlepsze techno nielegalne się organizują. Plaża znajduje się w miejscowości La Caleta i jest jedną z piękniejszych plaż na Teneryfie. Oprócz nagich ludzi znajdziemy tutaj spokój bez tłumu i plażowych sprzedawców. No i jak tam? Trochę więcej mężczyzn niż kobiet, trochę starszych mężczyzn niż młodszych kobiet. Przepraszam, wypraszam sobie, ale niektórzy mężczyźni byli młodzi. Nie jest wcale tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Znaleźliśmy cień, ja jestem spalona. To jest pierwszy dzień na Teneryfie, taki w pełni, od rana i jestem czerwona cała. Mamy cień, piątka. Piątka! Znaczy, ja myślałem, że też będzie trochę więcej osób tutaj rozebranych. Jest tak mniej więcej... Pół na pół. 30%. Nie, no nie jest tak... No tak pół na pół może, no. No może, no. Po prostu nie patrzysz dobrze. No i co? Rozbieramy się? No pewnie. Dobra, dawaj. Niestety nie możemy pokazać, czy się rozebraliśmy, czy nie. Ale jeśli kiedyś będziecie na Teneryfie, polecamy odwiedzić to piękne miejsce. Już sama droga dostarcza sporo wrażeń, a dzika plaża to już wisienka na wakacyjnym torcie. A na koniec trochę rozrywki. Look at the tactic, what did she do with his body?